STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Pawle, do rozpoczęcia meczu pozostało naprawdę niewiele czasu. Czujesz już te emocje, które w tobie narastają przed potencjalnym debiutem w Ekstraklasie? To znaczy na pewno to napięcie jakby rośnie, ten taki pozytywny stresik. No i tylko nic, tylko czekać na piątek i na godzinę 18 i na te pierwsze 90 minut. Spędziłeś już z chłopakami trochę czasu, jak przebiegał ten okres aklimatyzacji, szybko wkomponowałeś się w wesołą i fajną szatnię Górnika? Znaczy, tej aklimatyzacji no, tak naprawdę nie było. Ja wszedłem do szatni i od razu tam się poczułem jak był u siebie, więc czuję się naprawdę bardzo dobrze w szatni i jest to chyba pierwsza tak wesoła szatnia, którą spotkałem na tej swojej krótkiej drodze z piłką. Grałeś długo i trenowałeś we Włoszech. Czy można porównać sposób treningi, taką myśl, która jest tutaj w Zabrzu, a z którą doświadczałeś właśnie między innymi w Udinese? Znaczy, jeśli chodzi o myśl treningową, mniej więcej większość rzeczy się pokrywa. I jest taka sama, jedyna rzecz, która się różni, no to są mniej więcej umiejętności piłkarzy, tak? To jest chyba normalne, że w Serie A będą troszkę lepsi piłkarze niż w Ekstraklasie, ale jeśli chodzi o samą metodę pracy, nie jest jakoś bardzo, nie różni się jakoś bardzo. W Zabrzu jeszcze jesienią Górnik efektownie wygrał z Wisłą Płock. Teraz chyba przygotowujecie się na pewno ciężką przeprawę, bo zawsze na początek sezonu ta forma jest nie do końca wiadoma. Znaczy na pewno wiemy, że to nie będzie, łatwy mecz, mimo tych 4-0 w pierwszym meczu z Wisłą. Wiemy, że mają bardzo dobrych zawodników w ofensywie i są bardzo groźni. Ale jedziemy po 3 punkty i zobaczymy, co będziemy w stanie przywieźć z Płocka. W ostatni mecz sparingowy to efektowne zwycięstwo 5-0 nad Zemplinem. Czujecie się tak mocni, czy raczej tutaj trenerzy tonują i raczej wolą, żebyście twardo stąpali po ziemi? Znaczy, myślę, że każdy twardo stąpa po nogach, a taki mecz przed ligą był bardzo ważny, bo nabraliśmy pewności siebie i musimy być pewni siebie, bo jesteśmy naprawdę wiceliderem tabeli, więc to nas trzeba się bać, a nie my musimy się kogoś bać, więc do Płocka, tak jak mówię, jedziemy po 3 punkty, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy, na pewno z wielkim respektem do przeciwnika, ale nie można się nikogo bać. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.